Moi drodzy, 20:33 na naszych zegarach, a przy moim telefonie na łączach internetowych nasz dzisiejszy gość muzykę, założyciel zespołu Loka, producent muzyczny Kamil Mikuła. Cześć, witaj. Witam, dobry wieczór. Hej, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać, powiem ci szczerze. Ja również. Tym bardziej, że znamy się nie od dziś. Tak, z tego co pamiętam, znamy się z Dobrzycy, gdzie nas zapowiadałeś. Ale mam wrażenie, że dopiero teraz się poznajemy. Tak naprawdę. No wiadomo. Czas robi swoje. Proszę? Mówię, że czas robi swoje, tak, poznajemy się dopiero, poznajemy. Teraz będziesz nas zapowiadał w Złotowie, tego co pamiętam, więc niebawem się widzimy. Tak, tak. Słuchaj Kamil, chciałem cię zapytać na początku o taką rzecz. Zanim przejdziemy do zespołu Loka i tak dalej, i tak dalej. Jak to się zaczęło u ciebie, że zacząłeś się zajmować muzyką w ogóle? Wiesz co, gdzieś tam od najmłodszych lat już interesowałem się muzyką, grałem na instrumentach klawiszowych głównie, a później, no, można by powiedzieć, że porwano mnie z boiska, gdzie grałem w piłkę z kolegami i zawieziono do szkoły muzycznej, gdzie miałem takie wstępne egzaminy, po oficjalnych egzaminach, które się odbywały wcześniej. No i tak znalazłem się w szkole muzycznej w klasie gitary, którą kończyłem w Iławie, a przygoda z muzyką, taka, wiesz, z nagrywaniem, to zaczęło się gdzieś tam pod koniec lat 90., jak jeszcze nagrywałem sobie muzykę z MTV, no, deki, tak zwane, wiesz, kasety. I to było coś takiego, że można było wtedy sobie nagrać fajną jakością, natomiast już odtwarzanie tej muzyki z kasety nie było, no nie miało takiej dobrej jakości jak ta cyfrowa nadawana z telewizji, więc pamiętam później rodzice kupili mi pierwszą wieżę stereo dobrej marki z nagrywarką CD. Miałem taki mikserek swój i takie domowe studyjko. I tam już sobie zaczynałem pierwsze rzeczy nagrywać, takie pierwsze demówki. Wtedy gdzieś to się zaczęło. I z biegiem lat, później weszły komputery, wiadomo, technologia. I przeszedłem na programy muzyczne, na nagrywanie wielośladowe. Kupiłem pierwszą kartę, wiesz, miałem jakieś tam pierwsze zespoły. Więc tak w sumie od 16 roku życia można by powiedzieć, że zająłem się nagrywaniem, a teraz to robię na poważnie. Jest to moja praca i pasja jednocześnie. Także no gdzieś tam od 16 roku życia można powiedzieć, że to się zaczęła ta przygoda z nagrywania. Okej, okay. Ale słuchaj, ja ci muszę powiedzieć, że ja ostatnio strzeliłem gafę, bo nie wiem czemu mi się obzdurało, że ja ciebie widziałem na koncercie, jak grasz na klawiszach. No to tak, no to... Grałeś. A ciebie na zdjęciu zobaczyłem z gitarą i zgłupiałem zupełnie. Tak, ponieważ teraz troszeczkę się przegrupowaliśmy i gram też na gitarze w locie. Trochę na klawiszach, trochę na gitarze. A widzisz, już się bałem, że ja jakiegoś babola strzeliłem. Nie, wszystko jest dobrze. Michał, który jest gitarzystą, też grywa na klawiszach. Zajmuje gitarę i na klawiszach, tak się wymieniamy. Wychodzimy do przodu, biegamy tam po kubasach, skaczemy, śpiewamy. No trochę ta loka się zmieniła jednak przez te 10 lat, ale myślę, że na lepsze. I no wiesz, też troszeczkę zmieniliśmy aranżację, bo te aranżacje są zupełnie inne niż te, które były na płycie. Zupełnie inne. I w tę stronę będziemy szli, w stronę takiego pure popu. Więc jak najbardziej gitara, klawisze, elektroniczne brzmienia, nowoczesne. Mm-hmm.
to jest to, co będziemy teraz starali się tutaj właśnie uskuteczniać w naszej muzyce. Bo mówię, jak w poniedziałek ciebie zapowiadałem, jak był u mnie Michał, to zapowiedziałem cię jako klawiszowca. Nagle wczoraj widzę zdjęcie z gitarą. Mówię, no nie, coś mi tu nie gra. No jak najbardziej na początku grałem na klawiszach, nawet w prawdziwym powietrzu, w klipie, no, który no, był naszym debiutanckim klipem i też singlem, no to tam rzeczywiście klawisze, natomiast mówię, z biegiem czasu to się zmieniło. Jednak ta szkoła muzyczna i gitara się przydała gdzieś tam. No, więc teraz gram i na gitarze, i na klawiszach. Słuchaj, a jak to było u ciebie, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne? Wiesz co, ja zawsze byłem dzieckiem tak zwanych singli radiowych. Słuchałem po prostu komercyjnych stacji radiowych i jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne, to inspirowałem się tym, co wpadało mi w ucho. Nie mam jakichś takich swoich specjalnych płyt, zespołów, które ja po prostu zawsze, jak mi się coś podobało, to tylko słuchałem tego aż do znudzenia. I tak zawsze miałem. No jestem takim dzieckiem singli. Zawsze najbardziej płyt, które tam gdzieś wychodziły na rynek, podobały mi się single, bo zawsze te melodie wpadały mi w ucho. I jestem takim dzieckiem modpę. Więc nie powiem ci, jaki jest mój ulubiony zespół, bo takiego nie ma. Po prostu ja słucham muzyki takiej, która mi się podoba. Czy na Spotify, Music Friday wychodzą jakieś tam nowości i coś tam sklikam, serduszko wrzucę i wtedy tego słucham w kółko. No tak mam i tak zawsze miałem. I jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, no to głównie czerpię je z tego, co... No jeżeli coś tam robimy sobie w locie, wiadomo, że kierujemy się aktualnymi trendami, staramy się inspirować oczywiście jakimiś wykonawcami zachodnimi, czy tym, co jest teraz modne, jakimiś brzmieniami. I tak to działa właśnie. Ale jak powiedziałeś o tych inspiracjach, to powiem ci szczerze, że bardzo podobnie było ze mną. Jakbyś mnie zapytał, jaki jest mój ulubiony zespół, to nie potrafiłbym ci powiedzieć. No właśnie. A ja mam całą listę na Spotify ulubionych takich numerów, które po prostu wrzucam. I czy idę biegać do lasu, czy gdzieś tam, wiesz, jadę samochodem, to zawsze słucham tego, co po prostu lubię, mam gdzieś tam zalajkowane. No i tak w kółko. Takie trochę nudne życie słuchacza. To tak jak ktoś mnie pyta, na przykład, nie wiem, która rozmowa najbardziej mi zapadła w pamięci, nie? To jest po prostu niemożliwe, żeby to powiedzieć, bo każda rozmowa jest inna. No może tych wywiadów, które przeprowadziłeś, to tam różne duże nazwiska się przewijały u ciebie, z tego co ja pamiętam. No. Ile w sumie wywiadów przeprowadziłeś? Nie wiem, 370 teraz? No, to jest ogromna ilość. Gratulacje. A widzisz, jak się jest ciekawym ludzi i chce się poznawać ludzi, to tak to wygląda, nie? No i tutaj dla ciebie szapoba, gratulacje, naprawdę. Ja od dzieciaka byłem bardzo, wiesz, ciekawy ludzi i naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że kiedy założę radio, to na przykład taki zespół Loka będą moimi przyjaciółmi. Ja się z tego cieszę ogromnie. No my również cieszymy się, że ty się cieszysz. A poza tym ja mam, wiesz, takie wyczucie,
Tak mi się wydaje, że mam takie wyczucie do ludzi, że jakbym nie czuł, że nie jesteście otwarci tak samo jak ja pewnie, to byśmy się jakoś na drodze pewnie nie spotkali, nie? Bo to tak jest, być nie? Może. No jest coś takiego. No. Jest coś takiego, ale my jesteśmy zawsze otwarci, więc nie ma problemu. Słuchaj, a powiedz mi, jak to się stało, że doszło do założenia zespołu rocka? Wiesz co, zacznijmy od tego, że jak jeszcze byłem chyba w gimnazjum, to wtedy na topie był utwór na jednej z dzikich plaż zespołu Rotary, w którym śpiewał Grzegorz, czyli obecny wokalista zespołu Loka, który no, jest współautorem tego utworu i też wokalistą, który go wykonywał. Zawsze podobał mi się ten utwór. I gdzieś tam moim marzeniem było kiedyś, jak dorosnę, nagrać coś z człowiekiem. No i minął jakiś czas oczywiście. Ja tam się ścierałem z różnymi, wiesz, muzykami, jakieś tam projekty przewijały się po drodze, współpraca z różnymi wytwórniami muzycznymi, między innymi z My Music tutaj z Lubonia chyba wtedy pod Poznaniem. I pamiętam, że Grzegorz wtedy wydał płytę Rotary Trójkę i tam był taki singiel Pomyślony jeden raz. Mówię, no, nadal funkcjonuje, nadal śpiewa, może bym sobie do niego napisał, może byśmy coś stworzyli razem. I to nie było coś takiego, że ja chcę założyć zespół od razu, tylko po prostu na luzie napisałem do niego na Facebooku, czy byłby zainteresowany nagraniem piosenki wspólnej. Grzegorz okay. wtedy, tak, Grzegorz wtedy podał mi swój numer, dzwoniliśmy się i powiedział, że akurat jest w trakcie robienia innego projektu muzycznego, ale zobaczymy, co to wyjdzie i jak znajdzie tylko chwilę czasu, to wtedy spotkamy się ewentualnie, żeby popracować. No i minął jakiś czas, ja wysłałem mu melodię, on napisał tekst, nagrał pierwsze demo na laptopie gdzieś tam, wysłał mi. Wstępny miks zrobiłem, pamiętam, jeszcze gdzieś w domu, w pokoju swoim. No i później przyjechał, ja wtedy mieszkałem w Iławie, przyjechał do Iławy i zaczęliśmy robić to demo na poważnie, w studio. I nie mieliśmy managementu, nie mieliśmy nic, po prostu mieliśmy tylko wielki zapał, wielkie chęci i jakąś piosenkę, która dobrze rokowała. Później znaleźliśmy management, była to firma Top Management, która nas wypromowała i wtedy wszystko się zaczęło. My nawet nie spodziewaliśmy się, że to może być taki sukces tego singla. On po prostu w 2012 szturmem wbił się na wszystkie listy przebojów, wychodził z lodówki, jak to się mówi, i nas samych to zaskoczyło. No i wiesz, no z piosenki takiej to powstała Loka po prostu, zespół powstał. A to nie był zamysł powstania zespołu, tylko po prostu nagranie piosenki razem. I Loka to jest taki przykład właśnie tego, że czasami jak się bardzo czegoś chce i się bardzo, wiesz, to wierzy, no to można to gdzieś tam osiągnąć. Oczywiście trzeba też mieć do tego odpowiednich ludzi, no, którzy też chcą to z tobą zrobić. My mieliśmy akurat duże szczęście, że wtedy Joanna Ziendalska nami się zajęła i pomogła w tej karierze. No, zrobiliśmy naprawdę duży start, bo było top trendy, wszystkie stacje radiowe, Opole, no mnóstwo było tych wydarzeń i pamiętam pierwszy sezon to było jakieś 60 koncertów chyba, to my ciągle byliśmy w trasie, więc mega sukces. No i trwa to do dziś, wiadomo, pandemia zrobiła swoje, natomiast idziemy dalej, gramy koncerty, nagrywamy nowe rzeczy, odświeżyliśmy wizerunek. No i dzisiaj rozmawiam z tobą, niedługo widzimy się na koncercie, więc myślę, że same pozytywy. Ja myślę, że nie tylko spotkamy się na koncercie, ale też przegadamy trochę. Na pewno, bo się trochę nie widzieliśmy. No. Kiedy była to Bobrzyca? To było chyba w 2000... W sierpniu. W sierpniu tamtego roku. No właśnie. A poza tym też to była taka szybka akcja wtedy, bo ja dosłownie na 2 minuty widziałem się tylko z Grześkiem, żeby go zaprosić do radia, nie?
Pamiętam. bo prowadziłem tam całą imprezę i po prostu nawet nie mieliśmy jak okazji się poznać dobrze, nie? Pamiętam, że robiliście sobie zdjęcie, rozmawialiście chwilę, my gdzieś tam biegaliśmy pomiędzy sceną a backstage'em. Słuchaj, a mogę się z tobą podzielić, taką historią związaną z piosenką z na jednej z dzikich plaż, bo proszę bardzo, zamieniam się. Opowiadałem to Grześkowi, kiedy był moim gościem, jak się spotkaliśmy. Słuchaj, wyobraź sobie, że ja w wieku 13 lat śpiewałem tę piosenkę na prezentacjach artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Jarocinie. Ale uwierz mi, nie chciałbyś tego usłyszeć. Dlaczego? Nie masz nagrania z tego wydarzenia? Ale słuchaj, może nagranie bym miał, ale ja pamiętam, jak się potwornie męczyłem, śpiewając tą piosenkę, bo byłem świeżo po mutacji. A, no tak. I miałem pamiętam. Ogromny problem z tonacją po prostu. Pamiętam mutację. No to ja wtedy mutację, to byłem w szkole muzycznej akurat i powiedziałem panu prowadzącemu swojemu od gitary, że ja nie chcę chodzić na chór, bo się wstydzę. Powiedział, że nie będzie chodził na chór, ale za to możesz grać perkusji w szkole, zejść w zespole. Więc rozumiem oczywiście, o co ci chodzi z tą mutacją. Natomiast jak masz nagranie, to podziel się z nami. Chętnie posłuchamy, możesz wysłać tę trójkę na maila. Jak przyjedziecie, to może poszukam coś. No to poszukaj. Warto posłuchać, jak sobie poradziłeś z tą mutacją. Ale wiesz, ja uwielbiałem po prostu tą piosenkę, uwielbiam, tylko mówię, że to była po prostu masakra. Pamiętam jeszcze zespół akompaniujący, źle mi tą piosenkę zagrał, kompletnie. Nie było ani trochę tak jak w oryginale. Więc... No wiesz, bo jak słyszy się wiesz, gdzieś w stacji radiowej, to wydaje się, że to jest łatwa i lekka piosenka. Natomiast jeśli chodzi o zagranie i wykonanie i zaśpiewanie, to już nie jest takie łatwe. Tam jednak, wiesz, bardzo mocny skład grał, jeśli chodzi o muzyków tworzących podkład do tej piosenki wtedy, bo to... No to takie dobre nazwiska, których tutaj nie będę wymieniał, bo jest dużo, natomiast jest to bardzo ciężki utwór do śpiewania zwłaszcza. A jeszcze z mutacją to już całkowicie. Więc Kamil, tak gratulacje, że się podjąłeś. Kamil, a jako producent tak? muzyczny, czy zdarzyło ci się tworzyć muzykę dla innych artystów? Tak, zdarzyło się. Współpracowałem między innymi z Julą, którą, nie wiem, no znamy choćby z przeboju za każdym razem, który też w 2012 podbił tak. Listy przebojów. Oczywiście ja nie pracowałem przy nim, tylko przy jej płycie, przy innych rzeczach, w innych piosenkach. Współpracowałem też z Krystyną Brońko, z Aleksandrem Nowackim, kiedyś ze Słuchom Okomini. Współpracowaliśmy również z Grzegorzem Skawińskim, który gościnnie zagrał nam solówkę w utworze Tańczę Sam i też wystąpił z nami na festiwalu piosenki w Opolu. To były bardzo fajne chwile. O. No dużo nazwisk się przewija, wiesz, jak zajmujesz się tą muzyką, to z wieloma ludźmi się współpracuje, wiesz. I nie sposób wszystkich wymienić, bo trochę już jednak
tej historii muzycznej za mną. Natomiast tak, oczywiście, pracuję dla innych, piszę dla innych. Współpracujemy my też jako zespół Loka z muzykami z zewnątrz, którzy wspomagają nas w studio. Jest to Robert Markiewicz, obecnie grający w projekcie Organek, Damian Kurasz, znakomity gitarzysta, Marcin Nierubiec, świetny pianista, kompozytor, Wojciech Byrski, tekściarz. Więc wiesz, my jesteśmy cały czas w kontakcie z ludźmi. Nie tylko my piszemy dla innych, ale też inni wspomagają nas czasami w tej twórczości, bo uważam, że zawsze taka wymiana energetyczna jest fajna i to, co się dzieje, wiesz, taki kontakt międzyludzki, no to jest to, co może ci dać też jakieś obiektywne spojrzenie, bo nie wszystko jesteś w stanie zrobić dzisiaj sam. Znaczy, możesz to zrobić, ale nigdy nie będzie to, wiesz, jak to zrobisz, to nie będziesz obiektywny. Jak siedzisz w studiu, komponujesz utwór, później go produkujesz, miksujesz, masterujesz, to nigdy nie masz, wiesz, tego dystansu. Jak pracujesz z kimś innym, to zawsze on ma to świeże spojrzenie na ten materiał. Dlatego czasami ludzie, wiesz, gdzieś tam indziej nagrywają, gdzieś indziej miksują, gdzieś indziej masterują, nie? I my też współpracując z tymi muzykami z zewnątrz, mamy, wiesz, ten plus, że oni zawsze mogą powiedzieć nam, że coś tam można by było zmienić w aranżacji, coś dodać, coś ująć, wiadomo, o co chodzi. Natomiast tak, no pracuję dla innych i też inni pracują z nami, więc przyjaźnimy się, lubimy, wspieramy. Tak to działa. Ja dzisiaj doszedłem do takiego wniosku po konwersacji z Damianem, waszym perkusistą, że takie niezwykłe jest to, jak pięknie możemy się nawzajem inspirować, nie? Dokładnie. To jest to, co powiedziałem przed chwilą właśnie. Taka współpraca, wymiana energetyczna, to właśnie wzajemna inspiracja. Czasami dużo wnoszą. Zawsze praktycznie dużo wnoszą. Bo wiesz, zawsze ktoś ma coś innego do powiedzenia i to jest fajne, że tak można się wspierać wiedzą kolegów, którzy są już długo na tym rynku muzycznym i mają naprawdę duże nazwiska. I też, no, najważniejsze to jest trzymać się razem. Mieć taką ekipę właśnie, która cię zawsze wspiera. Ja też osobiście faktycznie czuję, że taką ekipą jesteście, nie? Bo od was też to wsparcie czuję totalnie. Bardzo nam miło. Słuchaj, bo wiesz, zawsze przed zaproszeniem członka jakiegoś zespołu, bo wiesz, jaki jest schemat zapraszania takich zespołów do rozmowy, że najczęściej zaprasza się tylko wokalistę, prawda? Bo wychodzi się z takiego założenia, że tylko wokalista ma najwięcej do powiedzenia. A ja nie ukrywam, chciałbym trochę złamać ten stereotyp, złamać ten schemat. I chciałem się ciebie zapytać, czy nie masz takiego wrażenia, że wy, muzycy, jesteście trochę zepchnięci na drugi plan, że was nikt nie zaprasza do rozmowy, bo jesteście za mało ciekawi? Wiesz co, ja nie mam takiego wrażenia, ponieważ na zespole jest tak zawsze, że jest frontman, czyli wokalista, tak jak mówisz, on wychodzi do przodu na koncercie, on ma kontakt z publicznością, gdzieś sobie gramy, czasami wychodzimy do przodu, natomiast, no, ja nie wiem, jakoś tak nie mam takiego negatywnego zdania na ten temat. Tak jest przyjęte na świecie i wszędzie, że zawsze wokalista jest kojarzony z liderem i frontmanem jednocześnie i mnie to absolutnie nie przeszkadza.
Także nie odnoszę takiego wrażenia, że gdzieś tam jesteśmy spychani na drugi plan. My wiemy, kto jaką rolę pełni u nas akurat w Loce. My zajmujemy się komponowaniem Grzegorz pisaniem tekstu. Zajmujemy się też produkcją, a on dźwiga później ten ciężar koncertowy, no wychodzi do ludzi i czasami wiesz, no jest pełne słońce, godzina 17 i on musi ten koncert udźwignąć. Więc no nie jest łatwo być wokalistą również. Także. Bo wiesz. Wiesz, no. Ja na przykład, szczerze mówiąc, nie chciałbym być wokalistą. I wolę okay. Tak, to stanie z tyłu gdzieś. Bo tak. Wiesz o co chodzi? Nie wiem, czy bym. Bo wiesz o co mi chodzi? Po prostu ja wychodzę z takiego założenia, że nieważne, czy kto, jaką rolę kto pełni w zespole. Moim zdaniem każdy ma coś ciekawego do powiedzenia po prostu, nie? I tego się trzymam. No tak, no bo są zespoły, wiesz, różne, no my jesteśmy akurat ekipą przyjaciół, którzy się trzymają ze sobą na co dzień, wiesz, nie tylko w studio, ale też i prywatnie, więc nas też jest troszkę inaczej niż tam, wiesz, no w innych zespołach, gdzie jest jakiś tam lider, a reszta jest muzykami z zewnątrz, zatrudnionymi, w ogóle jakby niezwiązanymi z projektem, nie tworzącymi, którzy nie tworzą tego projektu jakby razem, a u nas jest troszeczkę inaczej, bo jednak, wiesz, no my to wszystko gdzieś tam musimy usiąść, myśleć, no zaaranżować. Oczywiście też współpracujemy z ludźmi, którzy tworzą później ten cały marketing, to wszystko wprowadzają do mediów, natomiast no my funkcjonujemy w ten sposób, że u nas role są podzielone, każdy robi coś innego, Grzegorz pisze teksty, my piszemy muzykę, produkujemy, no i później Grzegorz wychodzi i śpiewa, a my gramy, więc to jest tak. I my jesteśmy po prostu loką, jesteśmy zespołem, my jesteśmy jakby wiesz tam rozdzieleni na poszczególne jednostki, to jesteśmy loka i tyle, nie? A czy bywają takie momenty? Myślę, że w każdej pracy bywają takie momenty, że na przykład myślisz sobie, kurde, mam tego dość, zostawiam to w cholerę. Wiesz, no, jak to w życiu, no zawsze bywają takie cięższe momenty, nie zawsze jest niedziela, jak to się mówi. No ja na przykład miałem taki tam słabszy moment, że nie mogłem nic napisać. Taki miałem okres, no, takiej bezpłodności muzycznej nazwałem to, żartobliwie. Okay. Gdzie w ogóle przez rok chyba nie napisałem żadnej piosenki. I wiedziałem, że muszę po prostu odczekać, coś tam przeżyć, żeby odblokować się i to się zdarza. Ale to nie tylko w muzyce, to wiesz, w każdym zawodzie. Nie to, że się wypalasz, tylko na jakiś czas się blokujesz. To się okay. Robi samo i samo się odblokowuje. No, tym się nie da zapanować. Nie ma weny po prostu, nie? Dokładnie, no nie ma czegoś takiego, że przyjdziesz o 8 rano do studia, siedzisz tam do 15 i od 8 do 15 napiszesz hita. No nie wiem, trzeba by było być geniuszem, żeby tak robić, a wiadomo, że na przykład Prawdziwe Powietrze to była taka historia, że z wadki do tego utworu, pamiętam, stałem na przejeździe kolejowym w Ostródzie, w samochodzie, i nagle mi wpadła melodia do głowy, którą zanotowałem na dyktafon, a refreny dopisałem już w domu przy pianinie. Więc wiesz, to jest taka magia chwili, to nie wiesz, kiedy to przyjdzie, czasami ci się to przyśni i musisz szybko się obudzić i to nagrać na lolala, na dyktafon. Czasami usiąść przy pianinie i może coś tam technicznie fajnie skomponować, natomiast to nie będzie z głębi serca nigdy, to będzie zawsze tylko technicznie poprawnie skomponowany numer. A to, co płynie z głębi serca, gdzieś tam, tak samo teksty, no, tego się nie da tak o zrobić. To tak, trzeba coś bo, przeżyć. Tak, bo to trzeba co mieć idzie... jakieś inspiracje. Tak, bo to, co idzie z głębi serca, no to... Przecież tego się nie da zaplanować, nie? Dokładnie. Ja mam taką akurat wrażliwość muzyczną, że to, co aktualnie przeżywam, to przelewam na nuty. Więc jak jestem smutny, to piszę smutne piosenki. Jak jestem wesoły, to piszę wesołe piosenki. Przelewam gdzieś tam te swoje uczucia na muzykę.
na komputer i tak mi jest łatwiej, wiesz, no i mam w szufladzie dużo utworów smutnych, ze smutnego okresu i dużo utworów wesołych z wesołego okresu. Teraz akurat mam taki weselszy okres, więc piszę weselsze piosenki. Okej. Ale nie, to wszystko jest uzależnione od tego, wiesz, jaki masz humor, jak się czujesz, jaka jest pogoda. No, oczywiście, no można sobie coś tam napisać, melodyjkę jakąś taką w miarę wpadającą w ucho, natomiast czy to będzie przebój, to już zawsze oceniają na końcu słuchacze. Ja mam takie wrażenie, że wszystkie wasze piosenki są po prostu wpadające w ucho. No to bardzo nam miło to słyszeć. Wiesz, no, bo staraliśmy się zawsze gdzieś tam zachować te ramy radiowe takie, żeby te utwory były łatwo zapamiętywalne, żeby melodie były łatwo wpadające w ucho, te aranżacje, żeby były takie właśnie radiowe. Nie wiem, takim przykładem, no to właśnie Prawdziwe Powietrze, Oczy Miasta, Na Przekór, stworzone razem z Marcinem Nieróbcem, czy Tańczę Sam, w którym właśnie Grzegorz Skawiński zagrał solo gościnnie. Każdy z tych numerów ma taki refren, który no łatwo sobie zanucić, zagwizdać, zaśpiewać. I gdzieś tam o to chodziło, Atom Miłości, tak samo, wiesz. No i teraz też staramy się tworzyć taki materiał, ale nie na siłę. Jeżeli czujemy, że coś na przykład nam nie pasuje, to odkładamy nas do szuflady i robimy coś nowego. Nie robimy nic na siłę, bo czasami też się okazuje, że po 2 latach wejrzysz do tej szuflady i że ten utwór, który gdzieś tam odrzuciłeś, z niego coś można nagle zrobić. Jak teraz było w takim przypadku właśnie utworu sprzed 7 lat, gdzie go wrzuciliśmy do szuflady, bo uważaliśmy, że mamy fajną zwrotkę, ale nie mamy refrenu. No i nagle zadzwoniłem do Marcina Nieróbca, który właśnie jest kompozytorem i ja mówię, słuchaj Marcin, no jest taka sprawa, jest tutaj zwrotka, ale ja nie mogę wymyśleć od 7 lat refrenu. Weź coś napisz. No i on mi przesyła, wiesz, za parę godzin jakieś demo. Super, fajnie i teraz będziemy właśnie nad tym pracować. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli to zaprezentować, ten utwór. Tylko jeszcze on jest jeszcze w fazie takiej, wiesz, początkowej produkcji. Kamil? To czasami jest. Blokujesz się, odblokowujesz, nie wiesz kiedy to przyjdzie. No a jak już kręcisz się w kółko, to wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, wspieramy się kolegami, przyjaciółmi z branży, którzy patrzą obiektywnie na to i mówią, ale tu można zrobić to, tu można zrobić tamto. I właśnie było tak z tym numerem, który teraz będziemy robić. Nawet nie wiem, jaki będzie miał tytuł, bo jeszcze nie powstał do niego polski tekst. Na razie jest angielski tekst, który Marcin stworzył. Ale naprawdę dopisał tam świetną melodię i mam nadzieję, że, no, że to będzie przebój. Ale oczywiście nie chcę zapeszać. Kamil, wiesz, jak tak ciebie słucham, to takie pytanie mi przyszło do głowy. Czy w tym zawodzie łatwo popaść w rutynę? Łatwo popaść w rutynę? To jest dobre pytanie. Miałeś taki moment, że popadłeś w rutynę, w taką sztampę? Wiesz co, no były takie momenty, tak jak powiedziałem, no momenty cięższe, momenty słabsze i lepsze, no można popaść, natomiast no nie trzeba się temu tak poddawać, trzeba z tym walczyć wtedy. I jak mówię, no wspierać się też kolegami z zewnątrz, bo to popadanie w rutynę to nie jest wcale takie zdrowe, wiesz, no oczywiście samodyscyplina jest bardzo ważna w tym zawodzie, bo jest to wolny zawód, luźny, jak to się mówi. Jak nie pójdziesz do tego studia i nie zrobisz czegoś, to samo się nie zrobi po prostu, nie? Więc no bywały takie momenty, że już wracaliśmy do studia, siedzieliśmy tam pół godziny i stwierdziliśmy, że jednak chyba dzisiaj nie jest ten dzień i pójdziemy gdzie indziej, na przykład na plażę miejską, wiesz. Robiliśmy wszystko tylko, żeby nie pracować w tym dniu, bo no nie było weny, więc popadanie w rutynę i chodzenie tam codziennie, tak jak mówię, to czasami daje więcej, wiesz, minusów niż plusów. Rozumiem. No, ja ci powiem,
szczerze, że mimo, że prowadzę tę audycję od 6 lat, słuchaj, ale jeszcze przez 3 razy w tygodniu, ale jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym poczuł, że to, co robię, jest rutyną. Mam takie same uczucia, mam takie same emocje, kiedy zaczynałem 6 lat temu. To bardzo dobrze, no, wiesz. Ciągle masz nowych gości, ciągle jakieś nowe nazwiska. No tak samo u nas w studiu jest. Ciągle ktoś nowy się przebija, bo przecież nie nagrywa tam tylko Loka. No tam różne do nas przyjeżdżają, różne zespoły. Więc staramy się nie popadać w rutynę po prostu. To jak czujemy, że nie jest ten moment, to odkładam na chwilę tę muzykę i idziemy do lasu, na plażę, nie wiem, na lody, na kawę, cokolwiek, wiesz. Nawet sprzątanie, zwykłe sprzątanie, odkurzenie studia, czy tam czyszczenie tak odmóżdża na chwilę od tej muzyki, że odpoczywasz. No, trzeba czasami porobić coś innego, żeby nie popaść właśnie w tę rutynę. My staramy się właśnie tak robić. Robić coś innego w tym momencie. Na przykład, nawet jeździć samochodem gdzieś tam bez celu. Na przykład jak pierwszy raz do ciebie zadzwoniłem, to powiedziałeś mi, że wieszasz pranie. No tak było. Wieszałem pranie, właśnie wieszałem pranie wtedy. Ale to tylko pokazuje, ja się uśmiecham, jak coś takiego słyszę, bo to jest właśnie takie życiowe po prostu, nie? No tak, mieszam pranie, wynoszę śmieci i opróżniam zmywarkę. No robię różne rzeczy, ponieważ mieszkam sam. No i muszę przecież to się samo nie zrobić. Muszę to robić sam ja. Także akurat mieszałem pranie. I ci mówiłem, słuchaj tutaj, że wiesz, właśnie tak tego szybko, ale mieszam pranie. Powróciłem ze studia właśnie i musiałem je wyciągnąć. A wiesz, co się dzieje z praniem, jak się go nie wyciągnie 2 dni z pralki. Trzeba je wybrać jeszcze raz. To ja nie chciałem, chciałem no tego tak umieszczać. Ludzkie, jak to się mówi, życie. Życie. Wiesz co, mógłbym jeszcze z tobą tak gadać i gadać, czuję to. Ale myślę, że jeszcze się nagadamy, jak się spotkamy w Złotowie. Spotkamy się w Złotowie, pogadamy, oczywiście. No, czyli jakie plany najbliższe muzycznie? No walka o singla na pewno, nie jednego, bo teraz pracujemy nad kilkoma piosenkami naraz i właśnie między innymi tutaj z Marcinem Nierupcem nad tą piosenką, którą napisał i mamy jeszcze kilka swoich kompozycji, które doszlifowujemy, no wiesz, no jest tego trochę, też pracujemy dla innych, pracujemy teraz też z takim artystą, którego nazwiska jeszcze nie mogę ujawniać, natomiast też ciekawy materiał szykuję dla niego. Więc jak najbardziej plany, no teraz koncerty, studio i tak w kółko. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się nagrać ten singiel i zaprezentować go tutaj słuchaczom, wiesz. I na koncertach, i na antenach stacji radiowych oraz i telewizyjnych. Słuchaj Kamil, bardzo ci dzięki za tą rozmowę, za to spotkanie i proszę nie rozłączaj się jeszcze ze mną. Zrobimy sobie zdjęcie za moment. Ja tylko powiem, że to nie koniec spotkań z członkami zespołu Loka, bo już w poniedziałek moim gościem będzie
Damian Sawicki, perkusista zespołu. Ja się uśmiecham, bo niedawno się dowiedziałem, że właśnie koncert w Dobrzycy, który zapowiadałem, był pierwszym koncertem Damiana w waszym zespole. To prawda. Tak było. I się śmieję do niego, że byłem współuczestnikiem jego debiutu. Chociaż jeszcze wtedy tego nie wiedziałem. No, Damian jest najmłodszym tutaj z naszego zespołu. Na pewno rozmowa z nim będzie ciekawa i zabawna. Także czekam na to. Kiedy macie rozmowę? W poniedziałek? W poniedziałek o tej samej porze. A jeszcze najlepsze jest to, że jest tylko o rok ode mnie młodszy. To już w ogóle. Już poza anteną zdradzę ci, jaką ma krzywkę w zespole. Dobra. Jak na niego wołamy. Dobra. Bo jeszcze mi się nie pochwalił, także... Dzięki ci, Kamil, za to spotkanie. Dziękuję również. Naszym gościem był Kamil Mikuła, a ja zostawiam was z muzyką. No, bardzo aktualna piosenka. Dawid Podsiadło, nie ma fal.